potrafi się po tym podnieść i dalej walczyć. Może część z Państwa oglądała walki na olimpiadzie. My tutaj może pokazujemy jeszcze nie ten etap, no ale na tym etapie trzeba zacząć, inaczej się nie da. Od tych najmłodszych przedszkolaków trzeba zaczynać. Dobrze, proszę bardzo, w takim razie na środek Julita z Igorem. Julita z Igorem i pokażą rzut, od którego właściwie wszyscy judocy zaczynają swoją edukację, czyli rzut przez biodro. Rzut nazywa się Ogoshi Duże Biodro. Proszę bardzo, Julitka, zaczynaj. Zaczynamy od najmłodszej, od dziewczyny. Tak, widzicie Państwo, no te rzuty są na pewnym poziomie. Oni się uczą rzucać i uczą się padać. Nie da się tych dwóch elementów rozłączyć. Nie można uczyć tylko padów. To musi być, proszę bardzo, jeszcze, rzucamy. Będziemy dzisiaj, że tak powiem, stopniować te emocje, a więc zawodnicy coraz więksi, coraz bardziej doświadczeni. I walki w stójce. Stójce to są rzuty. Ale rzuty w judo, oprócz rzutu, są także dźwignie, tak? W judo mamy dźwignię tylko na jeden staw. Staw łokciowy, to też jest podyktowane względami bezpieczeństwa. O, widzicie, zawodnicy tutaj z zielonymi pasami to już troszeczkę dynamiczniej to robią. Mówią, że to nie pas rzuca, ale wiek, doświadczenie na pewno tutaj. Ilość treningów, ilość godzin spędzonych na macie. Także widzicie Państwo, tu już jest duże rzuty. Dobrze, dziękujemy za uwagę.